To jest podcast z pasją o mocnych stronach. Odcinek 205. Dyskusja z wymówkami. Rozmowa z Mają Makowską. Nazywam się Dominik Juszczyk. Pokazuję, że warto działać intencjonalnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Cześć! Zapraszam do kolejnego odcinka. Odcinek 205: Rozmowa z Mają Makowską o wymówkach i o tym, co jest możliwe, co jest niemożliwe w warunkach, które mamy. Wiem, brzmi, brzmi enigmatycznie, już tłumaczę o co chodzi. Maja Makowska, kiedy miała 8 lat, dowiedziała się, że cierpi na cukrzycę pierwszego typu i ma teraz około 30 i przez kilkadziesiąt już lat zmaga się z tą chorobą i wieloma rzeczami wokół tej choroby. I jednocześnie to, co mnie bardzo zainteresowało, zaintrygowało, robi rzeczy, które zwykle nie kojarzone są z osobami, które chorują na cukrzycę. Na przykład zrobiła podwójnego Ironmana. I bardzo mnie zaintrygowało, jakie mechanizmy zachodzą w głowie, które pozwalają nie, nie dać się zdefiniować chorobie i temu, co no, w sumie świat mówi, że jest możliwe albo niemożliwe. I tutaj takie jedno słowo wyjaśnienia, które chyba nie padło w trakcie rozmowy. My z Mają rozmawiamy o tym, że. Często nam się pojawiają wymówki albo rzeczy, które słyszymy z zewnątrz albo wewnątrz, które mówią, że się nie da, i mówimy o tym, że warto z nimi dyskutować. To taka duża gwiazdka do, do tej dyskusji. Proszę pamiętajcie o tym, jak będziecie słuchać tego odcinka. Ja jestem w pełni świadomy, że są sytuacje, w których mamy takie warunki, że nie ma możliwości realnie z nimi czegoś zrobić. I w tym odcinku to nie chodzi o to, żeby być takim hura optymizmą, że ja mogę zrobić wszystko, przezwyciężyć wszystkie trudności. To zupełnie nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby świadomie popatrzeć, okej, okay, to jakie mam ograniczenia i przynajmniej z nimi porozmawiać. Czy te ograniczenia, czy ja mogę z nimi coś zrobić? Wiecie, takie stoickie, na co mam wpływ, na co nie mam wpływu, ale z takim pogłębionym pomyśleniem, czy ja na pewno na to mam wpływ i czy ja na pewno na to nie mam wpływu. Więc kiedy będziemy mówić o dyskusji z wymówkami, o tym, że, że można więcej, to zawsze z tyłu jest takie myślenie, to jakie są realia. Jak ja mówię o swoim przykładzie, Maja o swoim przykładzie, no to zawsze osadzamy te prace z wymówkami w kontekście tego, co jest możliwe i co jest do zrobienia, tak naprawdę. To bardzo, bardzo ważne założenie w kontekście tej rozmowy. Zapraszam na naszą rozmowę. Maja podzieliła się wieloma przemyśleniami, doświadczeniami swoimi życiowymi. I dla mnie to była bardzo inspirująca rozmowa. Mam nadzieję, że też dla Was taka będzie. Cześć, Maja. Cześć, witam. Miło mi Cię gościć w podcaście. Zaczniemy tak, jak zwykle zaczynam. Jestem ciekawy Twojej odpowiedzi na pytanie. Kim jest Maja? Kim jesteś? Teraz najbardziej jestem cukrzykiem, czyli diabetykiem. Jestem sportowcem, kobietą i córką. To takie najważniejsze w ostatnim czasie określenia. Piesne. Konkretnie, dzięki. Myślę, że sobie pogrzebiemy, pogrzebimy w nich, bo one dotyczą kilku tematów, których, które mnie ciekawią w Twoim kontekście. Mhm. Zastanawiam się, bo przyszło mi do głowy kilka pytań, a propos tego, co przedstawiłaś. Dobra. Wiesz, ja ja Ciebie ja Maja poznałem jako Sugar Woman, osobę, która ma cukrzycę i robi rzeczy, które wiele osób, które bez cukrzycy nie robią, nie? Typu Double Iron sport i tak, tak dalej. Tak. I to jest, to jest kontekst, który my, którym ja Cię znam, i myślę, że sobie tutaj trochę po, pogrzebiemy, bo zawsze. Zawsze, bardzo często mnie intryguje, jak to się stało, że ktoś robi to, co robi, i jakie są za, za tym wybory. Więc zacznijmy, zacznijmy może od tego, co powiedziałaś a propos cukrzycy. Bo ty masz cukrzycę pierwszego mhm. typu, prawda? To jest, tak się nazywa, czy nie? Tak. Tak, tak to, bo takie podstawowe cukrzyce, że tak powiem, są dwa rodzaje. Cukrzyca typu pierwszego, insulinozależna. Mhm. Mówią, że to jest genetyczna i że jest od urodzenia. Ale to, to nie do końca jest prawda, ale jest też cukrzyca typu drugiego, hmm. którą często, gęsto możemy się sami przyczynić do jej powstania hmm. przez nasz y, styl życia. Przez nasze jakieś złe nawyki żywieniowe i mało aktywności mhm. fizycznej. Ja choruję, jak to niektórzy mówią, na, to, na ten gorszy typ, mhm. czyli, czyli typ pierwszy, gdzie mój organizm w ogóle nie produkuje, znaczy w ogóle albo w większości, nie produkuje insuliny, i ta insulina musi być dostarczana z zewnątrz. No i w postaci zastrzyków podskórnie. Jasne. I ja już się tak bujam, że tak brzydko powiem, z tą cukrzycą od ósmego roku życia. Więc Aj. no to już będzie. Czyli mogę zapytać, ile masz teraz lat? Tak? 31. 31. Czyli tak. zdecydowanie większość życia jest z tą świadomością. Tak. Ja troszeczkę, troszeczkę znam temat cukrzycy, bo osoba z mojej rodziny ma podobny typ cukrzycy, tylko że dowiedziała się o tym dosyć późno, jak ten typ, typ, typ cukrzycy, bo jak miała 24-25 lat, więc tak mhm. naprawdę już na samym końcu, kiedy jest wykrywana ta, ta, ten typ cukrzycy. Cukrzyca. Zwykle kojarzy się z ostrożnością, z jedzeniem, z aktywnością, a z przynajmniej a z zasłupniciami, z tym, że są nagłe skoki cukru, że jest niebezpieczeństwo dla życia. Bardzo się nie kojarzy z sportami wytrzymałościowymi, gdzie gospodarka, jedzenie, metabolizm i tak dalej. Jest jednym z kluczowych rzeczy, która sprawia, że możesz ten sport uprawiać. No Więc nie skleja mi się to, a jednak to robisz. Więc sklejmy może, sklejmy może te dwa tematy. Powiedz, może najpierw, jaki sport uprawiasz, a potem zobaczymy, jak to się stało. Mhm. Dobra. Stanęło po, długi, po długim szukaniu swojej drogi, stanęło na tym, że trenuje triatlon. Bo wcześniej to, to były różne dyscypliny, od zumby, fitness, przez podnoszenie ciężarów, crossfit. Mhm. Ale stanęło na tym, że jednak to sporty wytrzymałościowe będą częścią mojego życia. Więc jest to triatlon, a jakbym miała rozwinąć, to jest to triatlon na dystansie średnim i długim, czyli to oznacza, że to jest jedna, druga Ironmana, cały dystans, czyli pełen. No i podwójny, jak się okazało. Gdybyś mogła powiedzieć, jakie to są dystanse, bo myślę, że nie, wiele słuchaczek, słuchaczek nie, nie wie dokładnie. Już Iron Man się kojarzy mocno wy, wydzieniczająco, ale jak usłyszymy, jakie to są dystanse, to myślę, że zobaczymy, jaką skalę tu jest. To tak. Podstawą do tych wszystkich części tego dystansu mhm. jest pełen dystans Ironmana. To jest taki mhm. sztandarowy, gdzie Mistrzostwa Świata są na Hawajach. Mhm. I to jest tak, 3,8 kilometra pływania. 180 km na rowerze i na koniec maraton, czyli 42 km biegania. Mhm. I wszystkie połówki, ćwiartki i jeszcze niżej, no to są po prostu części tych, tych dystansów. Mhm. No a podwójny, no to te Dystanse razy dwa, czyli mamy niecałe 8 km pływania, 360 roweru i 84 biegania. Proszę. Więc ja raz przebiegłem maraton i to już było wycieńczające. Na rowerze <grym> najwięcej przejechałem, chyba z 50 km na raz i to było wycieńczające. Pływać nie odważyłem się pływać w otwartym akwenie, mm -hmm. więc wiesz, jestem zdrowym, zdrowym 40-latkiem i w życiu by mi nie przyszło do głowy takie rzeczy robić. Więc w którym momencie, jak mówi, że masz od 8 roku życia, świadomość, że masz cukrzycę, więc masz świadomość ograniczeń i tak dalej, mm -hmm. to w którym momencie powiedziałeś sobie, ok, no to sporty wytrzymałościowe to będzie moja, moja rzecz? Y tutaj musimy się cofnąć dużo, dużo wcześniej, mm -hmm. znaczy wcześniej od momentu, kiedy teraz, w którym teraz się znajduję, mm -hmm. ponieważ. Będąc na studiach, zachorowałam na bulimie i kompulsywne obiadanie się. Mhm. Chciałam być taka trochę bezkarna w tym, że mogę się obiadać, przy tym super wyglądać, ale nie ograniczać się na żadnej płaszczyźnie. Mhm. Więc znalazłam sobie, wtedy mi się wydawało, genialny sposób, że będę jeść, co chcę i mhm. ile chcę, no i będę to jedzenie zwracać w toalecie. No niestety to tak. Tak to nie działało do końca, bo to był proces bardzo autodestrukcyjny. Mhm. No i tak bardzo w skrócie, y, zaczęłam biegać, bo wiedziałam, że od biegania można schudnąć. I okay. to było jedyne, co mnie, co mnie jakby pociągało w tym sporcie, to to, że można schudnąć. Cel był jeden. Niższa waga, lepszy wygląd, bo mój fokus na siebie samą, i na to, jak wyglądam, i na to, co myślą o mnie inni, inni, był tak duży, że nie liczyło się nic innego. Mhm. No i w międzyczasie, jak dziś zaczęłam chodzić na terapię, się leczyć, no ale jak usłyszałam o triatlonie, no to pierwsza myśl była taka, no kurczę, nie udało mi się schudnąć, jak biegałam, to będę trenować trzy dyscypliny naraz. Mhm żeby schudnąć. Wtedy na pewno schudnę, trenując triatlon, bo wiesz, to wytrzymałościowo, to długo, dużo treningów, duże obciążenie, na pewno uda mi się schudnąć. No i to też niestety tak nie zadziałało do końca. Ale jak już mogę powiedzieć, że się zaleczyłam i jestem stabilna emocjonalnie i psychicznie, i mam zdrowe podejście do jedzenia, chęć schudnięcia przez triatlon zupełnie zeszła na dalszy plan, a pojawiła się miłość w zasadzie do samego sportu i, mhm. i do samych zawodów. I może też, myślę, do takiego uwalniania frustracji, bo już nie mogłam jakby regulować swoich emocji kolejnym obiadaniem się, mhm. a że był triatlon, to on mi pomógł w tym, w tym wyzdrowieniu. Okay. Czyli wysiłek e, i cel, czy... Zastanawiam się, co, co pomaga w tej regulacji. Czy to jest to, że to jest tyle czasu i trzeba być skupionym, i że jest tam czas, żeby, żeby się zmęczyć, i, i te wszystkie rzeczy odeszły? Czy to jest właśnie bardziej to, że jest konkretny cel, nad którym się pracuje i on zabiera całe skupienie? Jak to u Ciebie działa? Wydaje mi się, że jakby tak chciałam być lepsza w tym, co robię, hmm. czyli hmm. lepiej biegać, lepiej pływać. Że wiedziałam, że wyniszczając swój organizm od środka, nic więcej nie osiągnę. Okay. Więc między innymi dlatego chodziłam na terapię, żeby być lepszym sportowcem. Okay. A te priorytety i motywacje jakby się zmieniały w trakcie. Okay. Ale ja wtedy tego nie zauważyłam, nie zauważałam w ogóle. To ja sobie zaczęłam uświadamiać, kiedy zaczęłam rozmawiać z ludźmi. I ludzie zaczęli zadawać mi pytania, że no, ale jak to jest, czemu ty robisz to? No, Aha. ja zrozumiałam, że robię to, bo to sprawia mi przyjemność. Mimo, że czasem treningi po kilka godzin dziennie nie mają nic wspólnego z przyjemnością, satysfakcja po ukończonym treningu jest tak duża, że wiem, że, że warto. Jasne. Czytam teraz taką książkę, Złoty Środek, Paula Bluma, a, który właśnie dyskutuje o relacji między, między bólem a przyjemnością. Mm -hmm. Myślę, że w, warto sięgnąć, bo b, bardzo fajnie to opisuje i, i podbija tam ten schemat, nie? że czasami robimy coś, co boli, na przykład tak. kończenie jakichś wytrzymałościowych rzeczy, ale to zasila i da daje właśnie przyjemność. Czy ten ból jest funkcji, a funkcji przyjemności? Mm -hmm. Wiesz co, ale ja wrócę jeszcze na chwileczkę dalej, bo... A może nie, tutaj jeszcze, jeszcze jedno pytanie zadam, bo dalej mi się w głowie trochę nie mieści, ale to jest tylko moje ograniczenie. Jak Do. można uprawiać sport przy, przy cukrzycy, nie? W wielu Do przypadkach my. ja widzę, że ta cukrzyca definiuje ludzi, nie? Jestem cukrzykiem, to znaczy, że nie mogę robić X, Y, Z, że muszę jeść tak, że są jakieś rzeczy ograniczające. Definiujący sposób życia, a ty mówisz, mhm. y, y, wiesz, przy sporcie mówisz o przyjemności, o wytrwałości, o bólu i tak dalej, ale nie wspominasz o tej części z, z cukrzycą. Czy ty masz jakieś ograniczenia? Jak, jak rozmawiałem kiedyś z tretonistami, no to oni mówili, że czasami trenują 20-30 godzin tygodniowo. Ja sam mhm. teraz trenując do zupełnie, ja biegam y, dużo po, po, w przyrodzie i, mhm. i samo bieganie wymaga tego, żebym miał ważny jad, pomimo tego, że nie mam cukrzycy, nie? żebym dostarczył odpowiednią ilość kalorii, odpowiednią, odpowiednią jakość tego jedzenia, żebym mieć siłę na regenerację. Tak dalej. No wydaje mi się, że u Ciebie to jest podniesione do potęgi, ta trudność złożoność. Mogę być ignorantem, więc proszę wyprowadź mnie z, z błędu, jeżeli, jeżeli yy, się mylę. To yy, właśnie przez to, co powiedziałeś, że cukrzyca kojarzy się z ograniczeniem, z pilnowaniem, z taką samodyscypliną i gdzieś z ryzykiem śpiączki, to właśnie ja postawiłam sobie za cel, żeby zmienić to postrzeganie yy, mhm. tej choroby. No bo ja jak zachorowałam na tą chorobę, no ponad 20 lat temu, no to schemat był taki. Godzina ósma, pomiar cukru, godzina 8:30 a pomiar cukru, insulina, posiłek. Za dwie godziny pomiar cukru, insulina, 30 minut czekania, posiłek. Moje życie było ustawione co do godziny, bo tak lekarzom było łatwiej kontrolować tą cukrzycę. Mhm. I wiesz, ja siedziałam, na, miałam biały tydzień w kościele, miałam komunię i ja na mszy jadłam kanapkę z paprykarzem, bo takie miałam godziny jedzenia, mhm. więc y, jak była lekcja w szkole, ja miałam wysoki cukier, to jeszcze wtedy mogłam zbijać wysiłkiem fizycznym, bo moja trzustka jeszcze trochę pracowała, trochę uwalniała mhm. te insuliny, więc ja na lekcji jadłam, ja na lekcji na przykład skakałam na skakance, żeby zbić cukier. Okay. I to był wtedy przywilej, tak? I, mm -hmm. I wszystkie dzieciaki zazdrościły, no ale to był jeden, nie wiem, jeden plus na sto minusów. Mm -hmm. Ale chodziło o to, że te życie było ułożone co do godziny. Mm -hmm. I tak długo, długo tak mnie prowadziła lekarka. Bo takie mm -hmm. były metody leczenia wtedy. I, I też jest właśnie ten problem, że, znaczy problem. Chodzi o to, że niektórzy lekarze z tak starszej daty, czy tam starszych, nie wiem, przekonań, ale, ale, oni ale. tak, nadal prowadzą swoich podopiecznych w ten sposób, że łatwiej im jest powiedzieć, taka godzina, takie jedzenie, tyle insuliny, nic nie zmieniaj, bo będzie źle, niż powiedzieć, słuchaj, no możesz sobie zjeść te lody, ale wtedy przemyśl to, ile tych lodów będzie, kiedy podasz insulinę, kontroluj często cukier, no, łatwiej powiedzieć, słuchaj, nie da się, niż mhm. powiedzieć, słuchaj, no to może zróbmy w ten sposób. Jasne. No i, no i właśnie tak było w moim też przypadku, że jak ja miałam jeszcze lekarza wtedy w Olsztynie, bo tam, tam się leczyłam, to lekarz powiedział: No, jak pani chce eksperymentować na swoim organizmie, no to proszę bardzo, ale nie pod moją opieką. Wow. Mocne stwierdzenie, e... okej. Okay. Tak, tak, no bo to było coś, co ja chciałam zrobić, znaczy co ja, co mama trochę też, bo ja jeszcze byłam niepełnoletnia, co chcieliśmy zrobić coś spróbować, czegoś nowego, żeby mi było łatwiej. No a wiesz, lekarze nie zawsze byli otwarci na takie jakieś nowe pomysły. No i ja jeszcze trafiłam na odpowiednich ludzi w moim życiu. I, mhm. I wierzę, że to, na jakich ludzi trafiam, to, to jest naprawdę bardzo dużo składowa tego, co się później dzieje w moim życiu. Mhm. Był kiedyś taki team Aktywni z Cukrzycą, którego okay. menadżerem był Eugeniusz Śnieżko. Mhm. Ten team już nie istnieje, ale ten człowiek był tak pomysłowy, tak odważny w tym wszystkim, co robiliśmy, że dla niego nie było żadnych ograniczeń. I chcąc na przykład przebiec bieg na 10 kilometrów, ja byłam tak sfokusowana na cukrze, że ja wkładałam podwójny wysiłek w to, żeby przebiec ten bieg z dobrym cukrem, niż wiesz sobie o czystej głowie wystartować po prostu w bieganiu. Mhm. I często gęsto się zdarza tak, że ja na samych zawodach mam cukry lepsze, niż jak leżę sobie na kanapie przed telewizorem, bo moja uwaga jest na 150%. I ja staram się przewidywać to, co się będzie działo z moim organizmem. Więc analizuję wszystkie czynniki: to, czy mam, nie wiem, y, czy mam miesiączkę, jaka jest temperatura ciała, gdzie zrobiłam zastrzyk. Nawet się śmieję, że jakie jest ciśnienie i jak się planety układają wtedy, <noise> że to też, też ma czasem wpływ na to. Oczywiście tutaj żartuję, ale. Ogólnie są 42 czynniki, które wpływają na poziom cukru i to są właśnie tego typu czynniki, czy weźmiesz gorący prysznic po zrobieniu insuliny, czy nie. No tego jest, tego jest mnóstwo, ja nie no. pamiętam ich wszystkich, ale ja po prostu staram się przewidzieć ich na, jak najwięcej zawsze. Okej, okay. uh, czyli 42 czynniki, uh, okej. Okay. Uh. Sporo. Tak. Czyli powiedz mi, jak biegniesz, albo płyniesz, albo nie wiem, jak to w czasie pływania, czy na, na rowerze, czy to oznacza, że ty w czasie też sobie ten cukier mierzysz? Nie, wiem, czy masz pompę insulinową, czy jakiś inny sposób na stale jest zmierzony? Jak teraz są pulsy, pulsyksometry, które mierzą natężenie tlenu chyba, tak? W, w, tak, w, w tlenu we krwi. We krwi. To czy, czy jesteś jakiegoś na poziomie, na poziomie cukru, poziomów insuliny tak dalej? Tak, teraz już tak. No bo kiedyś, ja to mówię jakby to było nie wiadomo ile lat temu, ale kiedyś mierzyłam cukier tylko z palca za pomocą glukometru. Więc jak biegałam, to mi się kojarzy taki bieg w Gdyni, tam bieg urodzinowy był, czy bieg europejski, to były biegi na 10 km. No to ja miałam ze sobą glukometr. Gdzie normalnie musiałam, wiesz, zejść na bok, na, na trasę, z, z boku gdzieś i zmierzyć sobie y, poziom cukru z palca. Tak też było na rowerze. I ja zawsze mówię: Jezu, muszę zmierzyć poziom cukru i to stracę dwie minuty, jakbym ja walczyła o jakieś pudło w ogóle mhm. albo jakieś mistrzostwo. co? Gdzie ja jestem zawsze w tej drugiej połowie stawki? Mhm. Ale to była dobra wymówka swoją drogą. Teraz jest tak, że są CGM-y, czyli to są ciągły monitoring glukozy. Jest to urządzenie, które co kilka sekund, co kilka minut, tam chyba co trzy minuty, mierzy stężenie płynu śródtkankowego. Ja no. używam dexcoma i to wysyła poziom cukru do telefonu, do zegarka Albo do urządzenia rowerowego, do edge'a. Okay. Więc yy, ja, mając takiego DEXCOMA, normalnie, normalnie na, komputerze, na komputerze, na liczniku widzę, widzę swój poziom cukru yy, i to bardzo ułatwia, bo widzę też tendencje. Czyli jak hmm. są dwie strzałki w dół, to jest bardzo szybki poziom cukru. Jak jest pozioma, no to znaczy, że cukier jest stabilny. Ale ja nie jestem na pompie insulinowej, więc normalnie penami podaję insulinę, więc i tak staję na tym rowerze i tak, ale to yes. nie ma żadnego znaczenia w przypadku tych moich y, czasów, tak naprawdę. Yes. Okej, okay. to dla mnie bardzo ciekawe, bo ja jak biegnę zwykle w tych dłuższych biegach, to bardziej patrzę na tętno, y, y, mm -hmm. na, na serce i trzymam się jakiegoś poziomu. Ewentualnie na tempo, czy czy i, tego typu rzeczy, a ty po prostu masz dodatkowy parametr, który potrzebujesz sprawdzać, tak? jeżeli dobrze, dobrze rozumiem, tak. I mogę sobie też ustawić pole danych na zegarku mhm. i będę miała prędkość, tętno dystans i poziom cukru. Genialne. Fajnie, że technologia poszła do przodu, nie? Bardzo, bardzo łatwe. Okej, bardzo. A co mnie bardzo cieszy, bardzo, bardzo, to to, że od stycznia wchodzi refundacja na tego typu sprzęty cukrzycowe. Bo... Wie, więc już będzie coraz mniej wymówek dla tych wszystkich chorych. Dobrze, dobrze. Okej, okay, to trochę, trochę wyjaśnię, jak możesz to robić. Dalej, bo jestem ciekawy, dlaczego to robisz, i wiesz, jak to się dzieje, że ktoś decyduje się na takie długie dystanse biegać. Zaraz do tego wrócimy. Ale w kontekście mhm. cukrzycy, bo nie może żeby to rozmowa była tylko o cukrzycy, bo chciałem wyjaśnić, jak sobie ją przedefiniowałaś. Bo bardzo mnie interesuje wiesz, ten, ta część mentalna sportowca długodystansowego. Natomiast w kontekście cukrzycy mam jeszcze dwa pytania. Gdzie był taki moment? Ja, ja wiem, że byłaś bardzo młoda, jak pierwszy raz dowiedziałeś się o cukrzycy, 8 lat, więc pewnie to jest, to jest tak naprawdę twoja rzeczywistość, tak. którą wyrosłaś, nie? i to nie, jest, to nie jest coś, czego się dowiedziałeś później, musiałaś zmienić swoje życie, bo to było twoje życie. Ale gdzie jest ten moment? I ciekawe jest to, czy on był świadomy, kiedy Ty sobie przedefiniowałaś, cukrzyca mnie nie będzie definiować, że to ja będę definiować, co mogę, czego nie mogę, a nie właśnie lekarze i tak dalej. Kiedy wiesz, jak mówisz o tym lekarzu, lekarzu w Olsztynie, który powiedział, że może Pani sobie eksperymentować, ale nie pod moją opieką. Mm -hmm. Co się działo w Twoim myśli? Kiedy, ile ile miałeś wtedy lat? Czy pamiętasz swoje myśli, emocje w tym kontekście? Bo dla mnie, dla mnie to jest takie wiesz, duże, duże wow Maja. Jest coś, co obiektywnie jest trudne, a ktoś decyduje, tak, że jestem, to jest moja rzeczywistość, ale nie pozwolę, żeby mnie to ograniczało. I ta, ta część dla mnie jest intrygująca. To jest, dam jeszcze jedno, jeden kontekst. Mhm. Mam duży przywilej, że jedna z moich bliskich bardzo osób pracuje z osobami, które są po amputacji e, kończyn. I ona opowiada o tych osobach, które robią niesamowite rzeczy, że są osoby, które się podają, ale są osoby, które nie będzie mnie definiowało to, że nie mam nogi czy, czy ręki, tylko ja mogę, mhm. nie wiem, popracować na tym, żeby mieć protezę, żeby nauczyć się tego i robić jakieś rzeczy, które robiłem wcześniej. I też jest ten moment, nie? Decyzja, że to Albo mnie definiuje, albo tak. nie definiuje. Więc ta część, gdybyś mogła o tym trochę powiedzieć, jeżeli masz do tego mhm. w, wiesz, dostęp, jeżeli masz, masz z tym. To do głowy mi przychodzą takie dwa momenty, mhm. które pamiętam dobrze. Pierwszy moment to był, jak mnie zdiagnozowano, jeszcze leżałam w szpitalu mhm. i powiedziałam pielęgniarkom, że nie dam im, żeby one robiły mi insulinę. W sensie ja nie chciałam, żeby one. Tak jak wszystkim innym dzieciom, które były u mnie na oddziale, żeby one mi robiły insulinę, ja powiedziałam, że ja będę robić to sama. 8 lat. Bo Maja, osiem maja, lat. maja ma 8 <noise> lat i mówi, że sama <noise> będzie robiła. Okej, okay, okej. Okay. Tak. No przez pierwsze dwa dni, jak tam jeszcze byłam pod, pod kroplówkami, no to nie byłam w stanie tego robić, ale jak już wstałam z łóżka, to ja jakby uświadom, znaczy. Tak mi się wydaje, że tak wtedy myślałam, ale doszłam do wniosku, że ja chcę sama decydować, gdzie się wbiję i, i czy że to na pewno będzie mniej bolało. Mhm. I te lekarki pozwoliły mi na to, znaczy lekarki, te pielęgniarki pozwoliły mi na to, i pod ich okiem robiłam sama sobie te zastrzyki, i one mnie nie bolały. W sensie mm. wiedziałam, że jak ja sama je będę robić, to to nie będzie mnie bolało, a że te panie to mi wbiją, gdzie popadnie i na pewno będzie, wiesz, bolało i będzie krew. To, to była pierwsza rzecz. Tylko dopytam, to są zastrzyki podskórne, czy to jest yy, 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 jak się je robi? Tak, tak. To ja, ja ci pokażę, ale tego nie będzie widać. Yy, tak. to, będzie, to jest taki pen yy, z taką krótką igiełką. Maja, Maja pokazuje jakby coś, ale długopis z krótką końcówką, <noise> tak. tak. Tak, to i są różne, różne długości tych igieł, ale żadna nie jest, nie dosięga mięśni w zasadzie, więc to jest tylko, okay. tylko podskórnie. Czy to jest jakoś podobnie jak na przykład zastrzyki przeciw zakrzepowe po operacji, czy po jakimś zabiegu, które się tam fałdę w, w, w brzuchu wbija? Coś takiego? Czy... One są gorsze. Okay. One są gorsze, okay. bo tam jest grubsza igła i wiem, że często są siniaki po nich. Aha. A tutaj jest naprawdę malutka igiełka, i to jest takie. Super. Dobrze, dziękuję, dziękuję za zaspokojenie yy... mojej ciekawości. Więc mamy, pie mamy pierwszy, pierwszy moment. To jeszcze dodam, że to jest gdzieś rok koło 2000, jeżeli dobrze liczę, tak? 99, tak, 2000. Tak. Mhm. A drugi taki moment to był w 2022 we wrześniu, jak zrobiłam coś po raz pierwszy w życiu, jako właśnie, no, pierwsza Polka z cukrzycą. Mhm. I to był To jest ten bardzo niedawno, moment... to są dwa miesiące temu, trzy miesiące tak. temu. Tak. Tak, 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 tak. Jako... I stwierdziłam, że tym wydarzeniem już nie pozostawię żadnych wątpliwości, że z cukrzycą można trenować. Mhm. I że większość wymówek odnośnie nietrenowania przy cukrzycy może zostać obalonych. Jasne. Ten komunikat o tych wymówkach, bo wspomniałaś o nim kilka razy, on był do ciebie czy do innych osób? Aha, myślę, że też po części do mnie. Ale do innych osób też, hmm. bo, bo naprawdę było mnóstwo takich no, wątpliwości, tak? Jak to wszystko rozegrać, te zawody, jak zachowa się mój organizm. No, bo to było 30 godzin wysiłku i hmm. ja poniekąd, poniekąd każdy start jest takim trochę doświadczeniem i zbieraniem tego doświadczenia. I ja bym bardzo chciała, żeby inni mogli z tego korzystać. Okay. Więc ja zawsze staram się dzielić tym, co się u mnie działo, jak wyglądały moje cukry, jak wyglądała intensywność, żeby ktoś mógł odnieść to w jakiś sposób do siebie i żeby mu to pomogło, jakby odważyć się, nie wiem, zrobić ten pierwszy trening. Jasne, jasne. Czyli jest też takie why, czyli dlaczego pomóc innym być w aktywnym, tak? Żeby, żeby to te osoby powiedziały, kuczę. To też mnie nie ogranicza, tak? nie musimy ograniczać. Tak, okay. tak. To przypuszczam, że działa nie tylko dla osób z cukrzycą, ale też dla innych. Nie? Tu cukrzyca jest jednym ze schorzeń, ale można naprawdę wiele, wiele innych, do innych obszarów to odnieść. Tak, tak. Ma mam to nadzieję, że tak zadziała. Już moja, to nawet dla, dla mnie działa, nie? Jeżeli, ja myślę, kucze, jeżeli osoba z cukrzycą może robić takie rzeczy, to jakie ja mam wymówki, nie? To jest, to jest, to jest, to jest też dla mnie ciekawy, ciekawy, ciekawy efekt. Dobra, to to jest pierwsza rzecz, którą tutaj w kontekście cukrzycy chciałam wiedzieć. A druga jest powiązana też z reakcją innych osób. Odniosę znowu do doświadczeń, które ja mam ze swojego życia. Że mam te, te osoby w moim rodzinie, która ma cukrzycę, i wiem, że osoby wokół niej trochę się na nią tak, wiesz, pochylają i tak chuchają, dmuchają. Tak. I jak ona chce robić coś innego, to jest takie, uważaj, nie, nie powinieneś, bo XYZ. Mhm. Jak ty pokazałaś swoim najbliższym kimkolwiek najbliższe osoby są, że ty wiesz, co robisz, żeby się o ciebie nie martwiły. A może one cię dopingowały do tego? Jak to wyglądało w, w takim najbliższym gronie? To było gorsze niż trenowanie. Okay. Przekonanie tych osób, że ja mogę zadbać o siebie. Bo tak, jakby cały czas z tyłu głowy, to, to zabrzmi tak drastycznie, ale cały czas z tyłu głowy muszę mieć myśl, że ja mogę umrzeć. Mhm. I to jest, to nie jest jakaś bardzo odległa wizja. To jest wizja nawet czasem 10 minut, że wiesz, spada mi cukier. Ja jestem w środku lasu, yy, moje zapasy tam żeli, czy bananów, czy po prostu cukru się skończyły. I nagle, wiesz, mi jest słabo, cukier spada, a od utraty przytomności są 3 minuty w zasadzie, żeby, żeby okay. mózg nie obumarł. To. Mhm. to tak, to najpierw obumiera mózg, bo tam nie ma energii, nie ma cukru, żeby pracować, a później, później reszta ciała. No i trzeba mieć to z tyłu głowy, że tak się może dziać. Dlatego ja jestem wyczulona na to, co mówi mój organizm. I ja po prostu jestem, skupiam się na sobie. Mhm. I, I ja na przykład myślę, że drętwieje mi stopa. Czy ona drętwieje, dlatego że Mam zbyt mocno zaciśniętego buta, czy może wręczwieję dlatego, że mam zbyt niski cukier? Mhm. I tutaj, wracając do Twojego pytania, yy, moja mama po prostu chodziła po ścianach, jak ja miałam zawody. Mhm. Bo to był tak duży stres, taka niepewność, to wszystko było na zasadzie: próbuję, robię. Teraz się uda, to super, nie uda się, no to, to trudno. Ale to, Naprawdę, ja czasem mamie nie mówiłam, co planuję, bo nie chciałam, żeby ona tak się denerwowała. No. Ona, przez to, że była na każdym etapie, no tata też oczywiście, że oni byli na każdym etapie mojej choroby, no to oni wiedzieli, jakie są zagrożenia i ile to będzie wysiłku kosztować, żeby ten cukier podczas aktywności był odpowiedni. No i nawet tata był przeciwny. Chociaż mój tata jest taki bardziej otwarty na, na wszystkie, wszystkie takie pomysły, było bardzo ciężko i zajęło to, myślę, no nie wiem, 2-3 lata na pewno. No ale dalej jest dziecko, a po co ty to robisz? Weź, po co hmm. się będziesz tak męczyć? Odpocznij sobie. Hmm. No, no chyba nie muszę wspominać, jak ona się bała, jak ja robiłam podwójnego. Mhm. Więc, jeśli chcemy pomóc takiej osobie, która chce spróbować tego sportu, no to ja mam zawsze trzy takie wskazówki, które zawsze odnoszę do siebie. Dajesz. Mhm. Pierwsza, to jest bardzo duży zapas jakiejś glukozy, żeby mieć mhm. ze sobą. Czy to żele, czy płynna glukoza, czy banan, czy chociażby karta do bankomatu, karta do płatnicza, mhm. żebyśmy mogli sobie coś kupić w sklepie zmniejszenie ilości insuliny podanej przed treningiem, to jest druga sprawa. Mhm. A jeśli ktoś jeszcze nie czuje się na tyle pewnie, to zabrać osobę zaufaną. Mhm. Żeby ta osoba wiedziała, jak ma się zachować w przypadku, kiedy zasłabniesz. Albo, albo po prostu, żeby była i miała na przykład sok albo bidon z jakimś napojem. Mhm. Żeby twój Jasne. komfort psychiczny był na tyle jakby, nie wiem, spokojny, na tyle duży, o tak, na tyle duży, żebyś ty mógł wykonać swój trening i żebyś po Jasne. prostu się nie bał. Tak, tak sobie myślę, Maja, że to jest, to jest tak naprawdę też takie zdroworozsądkowe, Jak ja idę biegać do lasu i idę biegać sam, to daję znać moim przyjaciółom, przyjaciółkom, słuchajcie, jestem w tym, w tym miejscu, gdybym nie odezwał się, nie wiem, za 6 godzin, to tak. to jest rejon, w którym można, można mnie szukać, nie? Więc to jest zdroworozsądkowe. Z tymi, z tą gwiazdką, że są dodatkowe rzeczy, nie? Tu mówisz o insulinie, mhm. o tym, że, że, większy zapas, zapas źródeł, źródeł cukru. Okej. Okay. A... No, jak ja idę w góry, no to ja mam jedzenia, no, na tydzień, a wychodzę na cały dzień. Ale Jasne. po prostu jestem, jestem wtedy, boję się, bo wiesz, nie wiem, spadnie deszcz, ja będę musiała się schronić, to zajmie dwie godziny dłużej. No musimy bardzo tak przewidywać do przodu, co hmm. się może wydarzyć. Jasne. Jednocześnie widzę, słyszę, że masz 20 parę lat doświadczenia w tym przewidywaniu, nie eee, <grym> tak, w, taki, w, takim, w takim myśleniu. Tak sobie też myślę, bo wiesz, opowiadasz teraz o cukrzycy, z tego co słyszę bardzo otwarcie, opowiadasz też o, o bulimii, o terapii, o wszystkich tamtych wyzwaniach wcześniejszych, regulacji emocji, to mi się w głowie sumuje do tego, że musisz mieć bardzo mocną motywację, żeby to robić i o tym opowiadać, Że właśnie to, to zachęcanie innych do aktywności, pokazywanie, że można, jest dla ciebie ogromnym motywatorem i czymś, co, co cię zasila, jeżeli dobrze rozumiem to, to co mówisz. Tak, tak, to dla mnie, ja, ja powoli się w to wkręcałam mhm. i myślę, że to czego się nauczyłam na terapii, co byłam na jakichś ustawieniach czy na jakichś takich indywidualnych wizytach, to to, to mi dało taką pewność, że to co robię może posłużyć innym. Mhm. I ja bym bardzo chciała iść w tym kierunku i już dzielić się nie tylko doświadczeniem, ale na przykład też wiedzą, tak? Czyli jest są na przykład studia edukatora cukrzycowego, co mhm. mam w planach zrobić, żeby rzeczywiście móc pomagać osobom, które zostały tak y, świeżo zdiagnozowane. Mhm. Bo wiem po rodzicach, nie po sobie, bo tego nie pamiętam, ale po rodzicach, że w pewnym momencie ten świat się wali. Mhm. Jakby i, i te pierwsze dni w zasadzie są najważniejsze, żeby pokazać, że ty nie będziesz w klatce i w ramach czasowych, godzinowych i że jedzenie to nie będzie jakby twój wróg, tylko że ty będziesz mógł normalnie żyć i że to życie będzie nadal super. Mega, mega jest to przekaz. Wiesz, tak jak ci mówię, to też trafia do osób takich jak ja, które nie, nie chorują, bo mhm. pokazują, że tak naprawdę dużo zależy od nastawienia i zorganizowania i Przedyskutowania sobie z wymówkami, zobaczenia jak je pokonać. Nie? nie jak one cię powstrzymują, tylko jak można zrobić, żeby mm -hmm. przestały być adekwatne. Dzięki, dzięki za to. Uśmiecham się, że jak słuchacze i słuchaczki tego nie widzieli, ale jak zadałem to pytanie Mai o tę motywację, to Maja się cała uśmiechała, ja jeszcze cały czas się uśmiechała w czasie, w czasie tej rozmowy. A, dobra, to chciałem teraz porozmawiać trochę o tej drugiej części, o tej wytrzymałości mentalnej. Mm -hmm. Mi zdarza się. Wiem, że to może dziwne hobby, ale zdarza mi się oglądać dokumenty z biegów ultramaratońskich, typu nie wiem 100, 100 kilometrów czy tam 100, 100 mil, czy tam jest 160 kilometrów, mm -hmm. gdzie jeżeli to się biega w górę, to tam nie 36-40 godzin jest czas odcięcia. I bardzo wiele osób. Które przebiegły takie dystanse, znam też kilka takich osób w takim realnym świecie, mówi, że do pewnego momentu biegnie się ciałem, a potem, potem biegnie się głową, że jest ten przełącznik, że ciało jest w takim stanie, że normalnie by się nie przebiegło ko kolejnych 5 km, mhm. a nagle jest w stanie przebiec 30 mil, czyli około 50 km. I wiele osób mówi, że to jest bardzo konkretny moment, tam właśnie nie, dwie trzecie, 20 parę godzin na nogach i tak dalej. Ty mówisz, że twój podwójny, podwójny Ironman to około 30 godzin, tak? Yy, Trwało? Tak, tak. Mhm. Jakie są etapy, jak, jak się z tym mierzysz? Yy, jakbyś byś mogła opowiedzieć, yy, czy to jest stała motywacja, czy jest jakiś kryzys? Jak sobie z tymi kryzysami radzisz? Jaki jest taki, wiesz, wewnętrzny dialog Maji z Mają, yy, kiedy, <laughs> kiedy jest jakaś trudność? Gdybyś mogła nas przez to przeprowadzić? To tak, bo to jakby to był jeden yy, z takich why... Dlaczego ja to robię? Dlaczego jest ten podwójny Iron Man? Chciałam poznać siebie od strony, z której jeszcze w ogóle siebie nie znałam, bo ja wiem, na przykład o sobie, że jestem bardzo impulsywna i bardzo szybko się zapalam, ale po prostu jestem w stanie rozwalić wszystko, co mam dookoła, tyle emocji nam we mnie buzuje i zaraz szybko się wyciszam. No i ja miałam takie momenty, na przykład na zawodach. Na pojedynczym Ironmanie, to było w Austrii, kiedy zeszłam z roweru, byłam bardzo zmęczona. Tam było prawie 40 stopni temperatury, i ja byłam mi odwodniona i zmęczona psychicznie tą temperaturą. I koleżanka, i ja wybiegłam na pierwsze okrążenie na ten maraton, przebiegłam 4 czy 5 kilometrów, i ona do mnie mówi: już niedaleko. Ja wie, jak to niedaleko? Przecież jeszcze przede mną jakieś, nie wiem, tam trzy godziny biegania. Po prostu się tak zirytowałam, że wiesz, na taką, na taką bezsilność trochę, że ja nie mam siły, jest mi tak źle i chcę to zakończyć, a ona mi mówi, że już niedaleko. Ja mówię, co ona wie? Ona nic nie wie, ona tylko stoi i mi podaje wodę, nie? W ogóle ja jestem wdzięczna, że ten support za mną był, a ja w tamtym momencie potrafiłam się irytować. Irytować mhm. na to, że ja nic nie mogę zrobić. Mhm. I, i takie, takie moje zachowania jakby pokazują mi, że, że co ja tym chcę osiągnąć, tak? Czemu ja się mhm. na nią zirytowałam? Ona chciała dobrze, ona chciała mnie zmotywować. No i yy, właśnie, przechodząc do tego podwójnego, mówię: Na pewno będę się irytować. Na pewno będę tak zmęczona, że popadnę w taką złość. Mhm. A tu nie było nic takiego. Jakby, mhm. ale dobra, zaczynając od początku, czyli od pływania. Ja pływać lubię, ale nie jestem jakiś super pływakiem. Pływam zawsze w strefie komfortu, więc jest to poniekąd przyjemność. No i tam było te niecałe 8 kilometrów. To zajęło tam około 2 godzin, trochę ponad. No i było super. W ogóle ekstra mi się pływało. Super. Yy, yy, idziemy na rower. Rower zajął mi około 14 godzin. 360 km. Tak, 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 tak. Problem pojawił się na 300 km, gdzie, yy, bo tak, no muszę dodać, że to było po pętlach. Mhm. Czyli ja byłam takim chomikiem trochę, mhm. bo mieliśmy 8 kilometrowe pętle, czyli tam ich było 40 kilka. Mhm. Coś takiego. No i yy, ja zaczęłam rower około 13, więc końcówka roweru przypadała na północ, pierwszą, drugą w nocy. I w mhm. pewnym momencie na tej pętli yy, zgasły wszystkie latarnie, było totalnie ciemno, i ja mówię: Kurczę, Maja, jeszcze tylko 60 kilometrów. A z drugiej strony zaczął mnie łapać taki jakiś mentalny zjazd, bo tak, jadąc na rowerze, kiedy jest jasno, widzisz punkt odniesienia, jakim jest drzewo, widzisz innych zawodników, nie wiem, samochody, ludzi. Skupiasz się na tych rzeczach, na wszystkim innym, żeby odepchnąć te złe myśli, które ci się pojawiają w głowie. A w pewnym momencie tak, jest ciemność, ja, lampka mojego roweru i tylko licznik, y, licznika. w y, 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 wyświetlacz. Mhm. Tak, miernika. I to było dla mnie coś, czego ja nigdy w życiu nie doświadczyłam, bo byłam na 100% tylko ja i moja głowa i moje myśli. Ja nie widziałam, jak szybko jadę, Widziałam tylko, że tam ten licznik tak przewija te kilometry powoli. Było mi tak źle. Miałam taki kryzys. Ja na przykład jechałam na tym rowerze i płakałam. Mhm. Ale nie dlatego, że mi jest źle, tylko płakałam, żeby uwolnić w jakiś sposób wszystkie te myśli, które mi się kotłują w głowie. Jak zauważyłam, płacz jest idealną dla mnie metodą na obniżanie tego napięcia. Mhm. Bo ja. I bo ja bardzo się stresowałam przed tym startem, no ale podczas już samej aktywności, ja cały czas byłam na takim stand-by'u. Ja cały czas musiałam być na odpowiednim poziomie takiego, jakiegoś takiego napięcia i takiej mobilizacji, żeby nie zejść z roweru, żeby nie zwolnić, pamiętać o cukrze, o insulinie, o tym, żeby lampki były naładowane. I tego było tak dużo, i ja nie miałam jak tego, wiesz, uwolnić inną drogą niż płaczem. Aha. Więc ja płakałam i się cieszyłam z jednej strony, bo było mi jakoś tak leżej na duszy. To był ten pierwszy kryzys, który miałam na ostatnich 60 kilometrach. O gdzieś o pierwszej, drugiej zeszłam z roweru, przebrali mnie, bo ja tak siedziałam taka jak królowa, oni ściągali cały mój support, ściągał mi skarpetki, spodnie, wycierali mnie, bo padał deszcz wtedy okay. i karmili y, McDonaldem, ale to... <laughs> okay. I wy, wychodząc na bieganie znowu czułam się jak młody Bóg. Po prostu okay. mówię, co 80 kilometrów na luzie, no w takim stanie, jakim jestem teraz, przebiegnę. No i mniej więcej z takim podejściem przebiegłam 60 kilometrów i ostatni półmaraton to był znowu zjazd mhm. i mogę przyznać, że podwójny Ironman y, zaczął się dopiero na 60 kilometrze biegania mhm. i to jest ten moment, o którym wszyscy mówią że, że już nie możesz ale jednak to robisz mhm. y, jak się później okazało, jak byłam u lekarza naciągnęłam sobie mięsień prosty brzucha przy, mhm. przy takim wysiłku, przez co y, nie mogłam oddychać, y, w sensie przepona się źle kurczyła. Mhm. Miałam taki bardzo płytki oddech i każda próba y, przyspieszenia na biegu, czy przejścia nawet do biegu, powodowała, że y, ja słabłam, że było mi słabo. Mhm. Po prostu, mhm. wiesz, za mało tlenu dostarczałam. Jasne. I to powodowało ogromną frustrację we mnie. I tu się zaczęły teksty w stylu nienawidzę tego, to jest bez sensu, wszystko mnie boli, chcę skończyć. Ja wiesz, na przykład luzowałam biustonosz, bo myślałam, że biustonosz mnie za bardzo uciska tutaj w żebra. Mhm. Kładłam się na asfalcie, żeby tylko odetchnąć pełną piersią. Niestety nic nie pomagało. Te mięśnie były tak spięte, że już w ogóle tam nic nie pracowało tak, jak powinno. I ja chciałam zejść, ale wiedziałam, że tego nie zrobię. Mhm. I totalnie nie potrafię tego wyjaśnić, jak była zaprogramowana moja głowa, że ja wiedziałam, że to ukończę, ale z drugiej strony marzyłam, żeby zejść z trasy. Mhm. W sensie takie dwie sprzeczne myśli. Ja, ja nie musiałam się motywować w stylu, że no dawaj, Maja, musisz to zrobić, tylko to było gdzieś tak głęboko zakodowane, że ja wiedziałam, że to ukończę. Jakby to teraz brzmi tak pewnie, nie? że ten. Ale wtedy ta myśl gdzieś była tak w podziemiach zakopana, że mówię, to jest nie do podważenia. To, że to ja ukończę, jest nie do podważenia, ale to, co przeżywam na powierzchni, to było tragiczne. No w sensie. To, że ja nie mogłam biec, to mnie tak frustrowało, że ja już nawet nie mogłam spychać w tył tych myśli negatywnych. Moja pani psycholog radziła mi, nie wiem, odliczaj od 500 w dół co trzy. No, ja dochodziłam do 470 i. Mówię, A, nie będę tego liczyć, mnie tutaj boli brzuch, to jest bez sensu. W sensie, po prostu nic innego. Nic nie działało, żeby ulżyć w tym. Mhm. No ale jednak ukończyłam, więc. Więc nie wiem, ktoś mądrzejszy ode mnie musi wyjaśnić takie zjawisko. No. Też, też o tym nie wiem na poziomie fizjologicznym. Natomiast wiem o, o dwóch rzeczach, że to jest coś, czego się nie da wytrenować. Nie? Ciężko takie warunki odtworzyć w czasie treningu. I to jest właśnie to, co mówisz, że ta próba, zderzenie się z tym za pierwszym razem. Tak. Wszyscy niezależnie od biegu, jak tam, nie wiem, ktoś na maratonie mówi o ścianie, ktoś właśnie na ultramaratonie mówi, że po 70% jest ciężko, mm -hmm. na Ironmanie i tak dalej. To jest po prostu, zderzenie z tym to jest ten trening, ale dopiero na bardzo późnym etapie. A druga rzecz, którą ja troszeczkę jak czytałem o, o fizjologii, to no nasz mózg mówi dużo wcześniej, że nie możemy, niż, niż naprawdę nie możemy, nie? Że jest to taki mechanizm... Tak. Obronny, że mówi, że już koniec energii, a, te, a w Baku jeszcze zostało trochę i umiejętność do, do kopania się do tego, do tego czegoś, to też jest przez trening, ale takim w takim sensie trening zatknięcia się tego na, 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 na starcie. Nie? Więc z, z, jak opowiadałaś, nie przerywałem, bo z, z, słuchałem z, z uwagą. E, niesamowite to jest. Powiedz mi, proszę, jak myślisz to doświadczenie, jak teraz sobie patrzysz? Wiesz, minęło dwa, dwa i pół miesiąca, mm -hmm. bo rozmawiamy 2 listopada, a rozmowa pewnie będzie w grudniu opublikowana. Jak patrzysz na to doświadczenie, to czego ono cię nauczyło? Z, z, z czym wychodzisz z tych 20, 20 ostatnich kilometrów, nie? jak mówisz, że wtedy się zaczął Twój twój Ironman? Że jestem uparta strasznie, okropnie. <laughs> I że y, jedyne, co by mogło pozwolić mi psychicznie zejść z trasy, to chyba by były problemy takie zdrowotne, w sensie mm -hmm. zły cukier, albo jakieś takie ryzyko poważniejszej kontuzji, mm -hmm. bo jak ja zaczęłam też o tym myśleć, to mówię, jak, co ja, ja będę się musiała tym ludziom wytłumaczyć, czemu zeszłam, tym to ludziom się będzie, y, w sensie wszystkim, którzy tam nie śledzili, obserwowali. Przecież ja, oni będą oczekiwali wyjaśnień. To już no. dla świętego spokoju to skończę. No. Łatwiej będzie opowiedzieć o skończonym starcie niż tłumaczyć się, dlaczego, dlaczego nie skończyłam. Ale czego nauczyło, że, że chyba wszystkie poprzednie takie doświadczenia i jakieś takie życiowe dołki nauczyły mnie tego, że, że trzeba być takim wytrwałym w tym. I że najgorsze dla mnie będzie zawiedzenie siebie, jednak, hmm. niż, niż, no nie wiem, że to będzie gorsze niż, wiesz, cokolwiek innego hmm. na tej zasadzie, bo ja, so, bo ja sama sobie bym tego nie, nie wybaczyła. Hmm. Wybaczyłby to mój trener, tam moi, moi sponsorzy, mój support. Oni by jeszcze mnie pogłaskali i powiedzieli: Maja, nic by się nie stało, ale ja swój największy taki sędzia, taki najgorszy i najostrzejszy, ja bym sobie tego w życiu nie, nie wybaczyła. No, jest, no. Ja też słyszę od ciebie to, że to jest bardzo, ten biegu bardzo połączony z tym, co dla ciebie jest ważne, nie? Pokazanie innym i myślę że to wybaczenie lub nie wybaczenie jest z tym też związane, nie? Że, że bardzo, tak. bardzo chcesz być, być tym, tą osobą, która pokazuje innym. Słuchaj, będziemy powoli kończyć, prawie, prawie godzinę rozmawiamy. Chciałem cię zapytać o, o kilka rzeczy, ale zanim takie moje pytania podsumowujące, to jeszcze mnie ciekawi, z czym byś chciała, żeby ludzie wyszli ze spotkania z Tobą, nie? Bo ja ci powiem, z czym ja wychodzę, jak z, z tej rozmowy. Nie znaliśmy się, pierwszy raz rozmawiamy, więc, więc zaraz, zaraz ci powiem, z czym ja wychodzę, ale mając na myśli swoją wizję i te swoje why, i to, co dla Ciebie jest ważne, jeżeli ktoś spotyka Maję, słyszy Twoją historię, to nie opowiadasz i dalej, to z czym chciałbyś, żeby te osoby zostały? Chciałbyś, przepraszam, żeby te osoby zostały? Żeby nie tracić czasu na zastanawianie się, czy warto. I nie tracić czasu na takie y, rozważanie wszystkiego, czy warto wyjść na tej trening, czy nie. Szkoda, szkoda w naszym życiu jest czasu na to, że jeśli czegoś nie jesteśmy pewni, no to tego nie zrobimy. Jakby podejmijmy próbę, uda się to super, nie uda się, no to trudno, Boże. Ja zawsze mówię, że ja nie jestem zawodowym y, sportowcem, ja nie mam zobowiązań, ja się z tego nie utrzymuję. Więc ja mogę sobie próbować różnych rzeczy. A to, czego spróbuję, to tylko wiesz, od mojej odwagi trochę zależy no i od możliwości, tak? Ale wiem też sama po sobie z poprzednich lat, żeby, żeby nie tracić czasem okazji. Więc mhm. zastanawianie się za długo nie jest zbyt dobre. Super, dzięki, dzięki za to. Pobytałam Cię, że ci powiem, z czym ja wychodzę. Jest bardzo barok rzeczą, nie? Jak pojawiają mi się wymówki w głowie. To sobie można je spisać i sobie powiedzieć, okej, okay, to co mogę zrobić, żeby ta wymówka nie była blokera, nie? Była blokerem, nie? A, mm -hmm. bo ty mi tu pokazałaś, nie? że łatwo by było zrobić wymówkę, mam cukrzycę, nie mogę biegać, bo nie mogę prowadzić tego sportu, odpowiedzieć ty okej, to okay, co mm -hmm. jest problemem, poziom, poziom cukru, czy tam glukozy, czy czegoś we krwi, co mogę zrobić, żeby, żeby to nie było problemem, więc tu mam takie duże wow i, i takie zasilanie, zasilanie dla siebie, także dzięki, dzięki ci za to. To jest fajny pomysł, to jest fajny pomysł, też go wykorzystam. <noise> proszę, proszę bardzo. Maju, na koniec zadaję dwa pytania moim, moim gościom i gościniom gdzie można więcej o Tobie poczytać albo spotkać, albo porozmawiać, jakby ktoś chciał. A dwa, jaką książkę byś poleciła do przeczytania? Więc gdybyś mogła podzielić się tymi dwoma rzeczami, jeszcze ze słuchaczkami i słuchaczkami. Pierwsza rzecz, no to jest tam Instagram. Mhm. Tam się tak bardziej cukrzycowo rzeczami tam się uzewnętrznia. Mhm. bo jakieś takie śmieszki są i dzielę się muzyką, która też jest ważną częścią mojego życia. Więc Instagram... Na Facebooku oczywiście też, jako Sugar Woman. Tam możecie. Tam staram się przekazywać treści rzeczywiście wartościowe, cukrzycowo i w większości podparte jakąś wiedzą. Jestem też na TikToku, ale tam jestem takim dinozaurem trochę. Staram się nadążać za trendami, ale też próbuję uderzać w treści cukrzycowe, i nawet jak. Śmieszny filmik cukrzycowy wpadnie w viral, To widzę, jak duża jest ta nasza społeczność, i jak dużo osób chorujących na cukrzycę, pisze ja też, ja też, ja też mam to samo. Mhm. Więc tak, jestem też na, na TikToku też jako Sugar Woman. Wszystko podlinkujemy, oczywiście. Mhm. A ostatnia, znaczy książka, o którą pytasz, yy, i z którą dużo czasu spędziłam, to jest streambook, Joanny budzisz. To jest taki trening mentalny, który sobie przerabiałam przed startem. I właśnie to była też osoba Joanna, która mi pomogła poukładać sobie właśnie niektóre rzeczy w głowie, bo po prostu czułam, że jestem pod dość dużą presją, a nie byłam na tyle pewna tego, że sobie z tym poradzę. Więc też Jasne. potrzebowałam takiej pomocy sportowej trochę. Jasne. Streambook, Joanna budzisz, zapisane. Tak. Wszystkie tak. linki do, do, twoich, do Twoich miejsc w sieci i, i polecam książkę, umieścimy w notatkach, więc tam będzie można sobie o tym poczytać. Super. Majo bardzo dziękuję za twój, za twój czas i za motywację i z takim już ogromnym uśmiechem. Biorę sobie ciebie na następne bieganie. Jak będę gdzieś biegał, będę miał jakiś kryzys, to sobie przypomnę. Dobra. Dobra, A, dobra. O maji o, o tych twoich 20 ostatnich kilometrach także życzę dużo, dużo, sukcesów i w sportowym, ale też w szerzeniu tego, co dla ciebie jest ważne i edukowaniu. Trzymam w za te kolejne kroki i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś kiedyś w, na, na żywo albo w internecie zobaczymy. Super by było. Dzięki. Dziękuję. Dzięki za wysłuchanie. Ja biorę dla siebie taką myśl, że jak mi się w głowie pojawia wymówka. Żeby ją zapisać i sprawdzić, na ile ona jest realna, a na ile mogę z nią coś zrobić. I to jest bardzo jeden praktyczny wniosek z tej rozmowy. Dzięki Mai za otwartość i za podzielenie się swoim doświadczeniem. Czekam na Wasze opinie, dyskusje z Wami, rozmowy, komentarze. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, co sobie wyciągnęliście, wyciągnęłyście z tego odcinka. Zapraszam, jak zwykle, do intencjonalnie na rozmowę na te tematy, na spotkanie z społecznością, która wspiera. Na spotkanie z treściami, które inspirują i przygotowanymi kursami, które ułatwiają praktyczne działanie. Taka jest moja obietnica dla intencjonalnie. Jak zwykle na koniec. Dzięki, że jesteście. Słuchacie, wracacie. Bez Was tego podcastu by nie było. Jestem Wam bardzo wdzięczny, że jest że jesteście. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!